Myślę, że tutaj zaraz Tarson będzie starał się puszczać. Posiada już dwa czołgi, posiada dużą ilość marinów, maruderów. Plus jeszcze oczywiście te Reapery, więc chyba myśląc już, że chyba przejrzał trochę przez Dark Force'a, widzi, że ta ilość mutalisków się tutaj nie zwiększa, ale ta ogromna ilość Zerglingów i Banelingów, zwłaszcza na creepy, który tutaj bardzo szybko się rozszerza, dodatkowo jeszcze Infestor, który rzuci tutaj tego Fungal Growth, zatrzyma tą całą siłę, biosiłę Terrana w miejscu i te Banelingi na pewno będą straszliwie niebezpieczne. Jeszcze więcej Banelingów morfuje Dark Force ze swoich Zerglingów. Naprawdę ogromna ilość i Zerglingów i Banelingów. Jest 70 Zerglingów, 20 Banelingów, więc no nie wiem czy Tarson tutaj wytrzyma ten potworny napór tego roju Zerga. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Nie sądzę tutaj, żeby to był dobry pomysł, żeby Tarson atakował tutaj na creepie. Spójrzcie, w jaki sposób okrążają te zerglingi i świetne wypozycjonowanie jednostek przez Tarsona, który mimo wszystko myślę, że tutaj, spójrzcie, jaka ogromna ilość Banelingów załatwia większość marinów. Absolutnie przewalcował zerg swojego terańskiego przeciwnika. Jedynymi, którzy ratują się tutaj jeszcze ledwo, są medivaki. Absolutna masakra wojsk terańskich. Terran jest tutaj, ma 94 limitu, a zerg za to ma już 115, 116, więc pomimo tej wygranej bitwy, no ta różnica nie jest tak ogromna. Na pewno jest to ogromny cios, można też powiedzieć psychologiczny, dla Tarsona, który teraz zaczyna rzucać 3 dodatkowe baraki. Buduje tutaj też większą ilość medivaków. Wiadomo, te medivaki nie zostały zniszczone, ale naprawdę można by powiedzieć, że tutaj zerg jest w naprawdę bardzo dobrej pozycji. Jeśli chodzi tutaj o miks jednostek, Tarson dalej stara się tutaj budować większą ilość marinów. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ponieważ Dark Force znowu zwiększa swoją liczbę Banelingów oraz Zerglingów. 20 Banelingów już jest w grze dla Dark Force'a, więc no nie wiem, czy przypadkiem Tarson nie popełnia tutaj błędu. Powinien także zacząć zastanawiać się nad złapaniem kolejnej swojej ekspansji, ponieważ jego main jest już prawie w całości wydobyty z tych minerałów. Zobaczymy, co tutaj może powinien tutaj Tarson spróbować chociażby zmiksować do swoich jednostek kilka Helionów z tym Pre-Igniterem, które na pewno by pomogły w walce z tymi Zerglingami, a tymczasem Zerg ma już upgrade'y 2-2, podczas gdy Terran jest tylko na 1-1, więc przewaga w upgrade'ach na pewno po stronie Dark Force'a. Bardzo dobra robota, jeśli chodzi tutaj o te upgrade'y oraz o rozsyłanie creepu i ekspowanie, ponieważ Zerg posiada już w zasadzie zakripowaną swoją część mapy. To jest to, co Zerg musi robić tutaj na tej mapie, stara się zakripować swoją część, żeby być w stanie bronić, dostać się bardzo szybko do swoich ekspansji. Jak wiadomo, jest to bardzo ważne. Tymczasem Tarson decyduje się tutaj na Doom Dropa. I oczywiście Zerg posiadając swoje jednostki tutaj nie będzie w stanie zareagować tak szybko, jakby chciał. Świetne wykorzystanie Overlordów do spotowania właśnie tych dropów. Rzuca tutaj jeszcze skana, chcąc zobaczyć, czy przypadkiem nie ma tu jakichś jednostek. I Doom Drop jest już w głównej bazie Dark Force'a. Czy ten Hive padnie? Jeśli zdoła zabić Hive'a, to na pewno będzie to bardzo duży cios. Infestory zapewne zaczną tutaj rzucać Fungal Growth. Pierwszy, drugi jest już na tych marinach i znowu, tak jak widzieliśmy poprzednim razem, przetoczyły się te Zerglingi oraz Banelingi przez siły Terrana. Pomimo tego, że ten drop mógł mieć duży potencjał, naprawdę siła Zerga w tym meczu jest ogromna. Siła tych Banelingów oraz Zerglingów, więc myślę, że tutaj Tarson dalej stara się tutaj, myślę, powinien zmiksować więcej maruderów, jeśli chodzi tutaj o jego armię. Następna ekspansja zostaje tutaj przez niego bardzo szybko zapełniona SCV-ami. Ogromna ilość SCV-ów, zapewne większość z nich z jego maina. Tutaj już w zasadzie zbiera tylko jeden SCV i tylko dwa SCV-y w tym gazie.
Myślę, że tutaj Tarson mógłby naprawić ten błąd, podczas gdy tutaj są cztery, więc Tarson tutaj taki malusieńki błąd, ale to się dodaje, więc pamiętajcie o tym, żeby naprawdę zwracać na to uwagę. Tymczasem Dark Force łapie za Golda. Dark Force czuje się naprawdę pewnie w tej grze. Widać, że jego creep jest naprawdę bardzo ładnie rozprowadzany po mapie. Tarson przyciśnięty do muru, on ma o prawie 500 minerałów mniejszy przychód od swojego przeciwnika, więc jeśli chodzi o przychód, tutaj Dark Force jest naprawdę z przodu, zwłaszcza jeśli także chodzi o armię. 134 kontra 180, 25 Banelingów oraz pierwsze Brute Lordy na polu bitwy. Przerażająca siła Dark Force'a. Spójrzcie, jaki naprawdę ciekawy miks Zerglingów, Banelingów, Hydralisków oraz Infestorów. Naprawdę bardzo mocny miks jednostek Dark Force'a, podczas gdy Tarson optuje tutaj na tym biobuild Mariny, Marudery, stara się tutaj jeszcze budować Wikingi. 5 Siege Tanków na pewno pomoże, jeśli będzie mógł tutaj targetować te Infestory. +3, +3 już dla Dark Force'a, jeśli chodzi o walkę. Jeśli chodzi o strzelanie, no to jest tutaj 0, chociaż tych hydralisków nie ma tutaj za wiele. 0-0 także dla jednostek latających. Nie widzę tutaj za bardzo, jak przedstawia się. 0-0 dla jednostek mechanicznych, 1-2 dla piechoty, dla Tarsona. Powinien tutaj troszkę bardziej przycisnąć te upgrade'y. Powinien także, myślę, tutaj starać się naprawdę bardzo, o wiele lepiej upgrade'ować swoje jednostki. Wymaksowany Dark Force będzie starał się tutaj zapukać teraz do ekspansji Planetary Fortress. Dobry wybór przeciwko Zerglingom, przeciwko Banelingom dla Tarsona. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Stara się tutaj tym pierwszym, jedynym, można w zasadzie powiedzieć, Brute Lordem atakować. Może powinien raczej atakować ten Planetary Fortress, a nie rafinerię. Zobaczymy, jak odpowie na to Tarson, który wikingami na pewno szybko zdejmie tego pierwszego Brute Lorda. Stara się tutaj Tarson jeszcze wybronić, steamuje swoje jednostki, ale tak ogromna ilość Banelingów znowu wbije się w tą ogromną armię Terana. Spójrzcie, jak szybko padają te jednostki piechoty Terana, posiadając oczywiście większą ilość Maruderów. Był w stanie tutaj jakoś się obronić. Te koruptory jeszcze będą w stanie zdjąć większość tych medyków. No i oczywiście tutaj tymi hydraliskami zniszczył tą ekspansję. Bardzo ciężka sytuacja dla Tarsona, który myślał tutaj jeszcze Fungal Growth na tą resztkę tych jednostek. 90 przeciwko 150. Tarson przyparty do muru w swoim naturalu. Myślę, że to już będzie GG dla Tarsona. Oczywiście te hydraliski przegrają tutaj w starciu z wypadającymi z baraków jednostkami Tarsona. Tymczasem zauważcie, jeszcze o wiele większa ilość Zerglingów, Banelingów w wykonaniu Dark Force'a. On wie, że jego przeciwnik posiada jedynie Mariny, Marudery, odrobinę czołgów. Te Zerglingi mogą ten dystans do czołgów przebyć w ogromnym tempie. O, tutaj kilka hydralisków złapanych, jakby to powiedzieć, z dala od reszty swoich jednostek. Będzie się starał Dark Force flankować. Nie wie, że Tarson atakuje, chyba będzie starał się atakować jego Golda. Chyba to już taki atak, ostatni rzut, ostatniej szansy. Zerglingi wpadają do bazy Tarsona, który poddaje partię GG, nawet nie starając się tutaj zaatakować żadnej z ekspansji swojego przeciwnika. Tutaj też była ilość, jakże mała ilość Zerglingów, żeby chociaż opóźnić ten atak. Absolutnie zmiażdżony Tarson przez Zerga. Ogromna ilość Zerglingów, Banelingów. Tutaj właśnie można zobaczyć wybuchających, niszczących ten Orbital Command. Absolutnie fantastyczna gra w wykonaniu Dark Force, który po pierwszej przegranej na Lost Temple wydziera tą swoją wygraną z rąk Tarsona i w przystanie 1-1 przechodzimy do następnej gry.